Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu, w kolejnego wieczora. Tak jak widzicie na załączonym obrazku, w dniu dzisiejszym naszym tu głównym tematem przewodnim będą wtryskiwacze do C360. Wtryskiwacz kompletny, jest to wtryskiwacz importowany. Ja go w tej chwili już mam delikatnie rozkręconego. Tutaj na pewno za chwilę sobie porozmawiamy w tym temacie. I będziemy tutaj chcieli poruszyć temat, jak prawidłowo ustawić wtryski, jak prawidłowo go wyczyścić i jak prawidłowo go ustawić. Moi drodzy, kołpak wtryskiwacza górny, kołpak wtryskiwacza dolny. I teraz musimy tutaj sobie to ustawić w odpowiedni sposób. Mamy. Tak jak widzicie, tutaj na wtrysku jest kreska. Widać? Widać. I tu u góry na końcówce wtryskiwacza jest kreska i na wtryskiwaczu jest kreska. Przy prawidłowym zmontowaniu wtryskiwacza przykręcimy to sobie jeszcze o tak. To ta kreska z tą powinny być w jednakowej linii. Dlaczego? Jak wam to powiedzieć najprościej? Bo tak ktoś sobie kuźwa wymyślił i tak ma być. To też racja, ale chodzi o to, żeby paliwo w końcówkach, które jest rozpylane, rozpylało wszędzie w ten sam sposób, żeby nie dochodziło do ewentualnego upalania się tłoka. To raz. Dwa. W komorę spalania ma być podawane paliwo do wszystkich czterech cylindrów w jednakowy sposób. Ogólnie problem polega na tym, jeżeli chodzi o C360, że nie wiem, czy teraz mi to się uda ładnie rozebrać, ale będę się starał. O, jest. Mamy dziada rozebranego. Tu jest kołpaczek, go nic nie uszczelnia. Tylko tyle, co siła do kręcenia na maksa, do oporu. Tu mamy otworek do wtryskiwacza, tu jest iglica wtryskiwacza. Zobaczymy, czy o tak. I teraz tak, wyjmę wam iglicę. Widzicie? Najtwardsza w tym wszystkim materiału, najtwardszego materiału jest iglica. To jest import, moi drodzy. Więc ja już tutaj widzę pewną różnicę, jak jeżeli ktoś rozbierał WZM lub Motorpala końcówki, no to tutaj ta powierzchnia już mnie osobiście tutaj coś podpada i ogólnie jest bardzo strasznie cienka. Część z was taki wtryskiwacz po rozbiórce używa jako punkt, tak? Ale punkt, tak moi drodzy, jak najbardziej tak, ale jednorazowy. Ze względu na to, że jak się dobrze nim uderzy, puknie, stuknie i pierdyknie młotkiem, to jest to tak twarde, że to pęka. My kiedyś dawno, dawno temu, w poprzedniej mojej firmie, gdy pracowałem, to takie rozpylacze stare, bo kiedyś handlowali po regeneracji, to takie stare końcówki rozpylacze się rozbierało i to służyło jako wybijak do łańcuchów Gala. Co to jest łańcuch Gala? Piszcie sobie w internet, bo to jest fachowa nazwa. Łańcuch rolkowy inaczej. I takie cuda robiliśmy. Rozbieraliśmy to i się używało. To, moi drodzy, jest iglica. A to jest najważniejsza część wtryskiwacza. Tu mamy, jeżeli dobrze zobaczycie, nie wiem, czy to się uda zrobić, ale będę wam chciał pokazać. O, widzicie, tu już jest jeden otworek.
Drugi otworek, widzicie? Trzeci. Łapa się trzęsie u Delirium. Ale poważnie. Nigdy mi tak ręce się nie trzęsły. Raz. Dwa. O, ja cię pierdzielę. Ale normalnie Delirium. Moi drodzy, nie wiem co się dzieje. Może ciśnienie. Ale nie mam problemu z ciśnieniem. Dobra, bez powiększenia. To nie będziemy kombinować. Kto końcówkę w ręku miał, kto ustawiał, ten wie. Są otworki. I teraz tak, moi drodzy, jeżeli wymieniacie końcówkę, to końcówkę należy rozebrać w ten sam sposób, co ja, nową. Wyjąć iglicę. Wlać tu ropy. Umyć końcówkę w ropie. Następna bardzo ważna rzecz, to muszą być warunki sterylne. Jak najbardziej, moi drodzy, warunki sterylne. Zobaczcie, taki napis był mocny, że go starłem. Rozpylacz do 60, DSL 152. Ewentualnie wiem, że ktoś z Was i nie tylko ten zakładają końcówki od Zetora. DSL 160S430 myślnik 1436. Końcówki zetorowskie. Też zakładacie. I jedna bardzo ważna rzecz, na czym polega problem ogólnie z końcówkami. Najczęstszą przyczyną lejących końcówek, nowych końcówek, to jest właśnie to, że podczas mycia końcówki mamy brudne paliwo, brudny próbnik, z bańki do bańki gdzieś tam paproszki się dostają i to jest najczęstsza przyczyna, że te otworki się po prostu zapychają. I no niestety, moi drodzy, nie ma tu magicznego rozwiązania. Jedynym, najprostszym, to jest naprawdę czyste, czyste i jeszcze raz czyste paliwo w próbniku i mycie końcówek w momencie ustawienia samego wtryskiwacza. To jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o składanie, złożenie, przede wszystkim czystość. Jeszcze raz, czystość. Tutaj, tak jak powiedziałem, warunki najlepiej sterylne, ponieważ często się zdarza, że gdzieś tam końcówka dostaje po prostu paproszka i zaczyna lać. A uwierzcie mi, że ci, którzy ustawiają, gdzieś tam w garażu maszynkę mają, potrafią przynieść końcówkę od C330, która rzekomo leje. W C330, moi drodzy, rozpylacz to ma taki otwór duży, praktycznie jak ta główka od tego rozpylacza, więc wystarczy iglicę wyjąć, umyć jeszcze raz porządnie, końcówka nie będzie lała. Po prostu tam gdzieś paproch się dostaje i tyle. I po prostu jest problem jeszcze taki, że tu się ustawia się na kreskę. W większości już zachodnich końcówek tu wystaje sztyft, powiedzmy, boluszek, który wkłada się w odpowiedni otworek tutaj. Tu jest dodatkowy otwór wtrysku, czy powiedzmy w korpusie wtryskiwacza, o, w korpusie wtryskiwacza, tak fachowa nazwa, żeby ten już, ta końcówka wtryskiwacza nie obracała się i nie potrzeba żadnych innych kresek. Moi drodzy, ja tutaj zaraz rozbiorę to dalej i opowiem Wam wszystko, co dalej wiem. Dobrze, moi drodzy, wtryskiwacz już, korpus rozebrałem, drobny mak. I teraz tak, import już jest pewnego rodzaju bublem, ponieważ tu w korpusie, do którego przykręcamy przewód wtryskiwacza, tu przychodzi taka wkładka wirowa. Wkładka, może nie tyle wirowa, co to jest taka rureczka i ona jest nacięta do połowy górą i dołem, a od połowy prawą i lewą stroną. Tak jak powiedzmy na cztery strony. Jest to taki
Nie pamiętam teraz numeru katalogowego OS 300 ileś. W każdym razie, jeżeli ktoś wtryskiwacz rozbierał lub zajmuje się fachową regeneracją, to wie, że tu wchodzi taki wkład. Ogólnie powinno to być. Wiem, że część tego nie ma, ponieważ gdzieś tam przy remoncie nie zauważyli, wypadło, ale to działa. Ale faktem jest to też taki, jak to mówią, pierdolnik, aby gdzieś tam już ten brud, czy jakiś papro, który by nawet się dostał, żeby gdzieś na tej wkładce tam po prostu sobie został. I tu teraz widzicie prześwit, a ogólnie tego prześwitu być nie powinno, bo tam taka, tam przychodzi taki mały, tak jak powiedziałem, pierdolnik, żeby część coś takiego zdławić, zatrzymać. No nie wiem, jak tam zwał, tak zwał, ale tam powinien być taki właśnie element, który odpowiada za zdławienie tego paliwa, być może, że też oczyszczenie jeszcze jego. Chociaż tu by trzeba konstruktora się zapytać dokładnie, w jakim to jest celu. Tu mamy kołpaczek górny, moi drodzy. Kołpaczek górny ze śrubą przelewową, która tutaj, ta śruba, spełnia też pewien jeden bardzo ważny element, a dokładnie otwór w tym kołpaku. Ten kołpaczek, moi drodzy, zaraz sobie omówimy też. To jest podkładka 22 do uszczelnienia kołpaka. Tu jest śruba. I teraz, moi drodzy, tu mamy tak. Tu jest korpus wtryskiwacza. W korpusie wtryskiwacza też jest popychacz, którym odpowiada nam za regulację ciśnienia. A dokładnie cała regulacja ciśnienia to nie końcówka, tylko ta sprężyna, którą widzicie na zdjęciu, i ten czpień. Teraz zobaczcie. Tu już widzicie dokładność. Zobaczcie, jak to działa. Faktem sam stożek tutaj jest zrobiony dobrze. Tu wygląda, jak wygląda. Pod palcem, moi drodzy, nie jest to tak wyczuwalne, ta nierówność. Po prostu taki materiał może to jest. Ale powiększmy to sobie. Widzicie? Tępym wiertłem. Tępym wiertłem. No niestety, rozpylacz jest importowany, kosztuje 80 parę złotych, to cudów nie ma co się oczekiwać, że to będzie zrobione pierwszy sort. Tu mamy popychacz, pyk, wkładamy go w gniazdo, zobaczcie, całą powierzchnię tutaj uszczelnia, więc ogólnie on uszczelni. Tu mamy sprężynę, która jest nam, ustala nam ciśnienie, a ustala nam za pomocą tej śruby regulacyjnej. Tą śrubą regulacyjną, po zmontowaniu całego wtryskiwacza, o, tu wam pokażę, dokręcam, dokręcam, dokręcam. Teraz robimy sobie małą przerwę. Ja włożę końcówkę wtryskiwacza, ustawię sobie końcówkę i wam pokażę, jak się reguluje ciśnienie. Zobaczcie, teraz wam pokażę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Widzicie? Ten czpień tutaj, na chwilę obecną, jest jeszcze niedokręcony. Gdy dokręcicie wtryskiwacz, ta przerwa tutaj najprawdopodobniej też się zejdzie do zera. Ja zaraz to sobie to sprawdzę i wam powiem, czy na 100%. Po skręceniu tego, no to tak sobie sprawdziłem i teraz zdroworozsądkowo, no to jak dokręcamy nakrętkę, to dociskamy do końca rozpylacz,
Tu nam ładnie uszczelnia ta powierzchnia. O, dochodzi do zera. Popychacz, jeżeli chodzi o iglicę, ma bardzo krótki skok. To jest tam 0,1-0,2 mm. Większego skoku nie ma. To jest naprawdę ułamek. Popycha nam popychacz. Ale popychacz dopiero nam się otwiera, gdy mamy nadmiar paliwa, moi drodzy. Czyli ciśnienie wytwarza się, pompa wytworzy większe niż ustawimy. Teraz tak, końcówki od C360. Prawidłowy zakres między 160 a 170 atmosfer. Ja tak uważam, że to tak najlepiej chodzi, ale są różne szkoły, różni pompiarze i różne ich doświadczenia i ustawiają końcówki nawet od 150 do 190 bar, w zależności od tego, kto chce z tym ciągnikiem co robić. Więc tutaj różne kombinacje są, moi drodzy, i na temat jak ustawić, no to każdy ustawia też tutaj według siebie. Ale prawidłowo to między 150 a 160 a 170 bar, a nawet 165 będzie jak najbardziej prawidłowo. I teraz, moi drodzy, tą nakrętką, gdy sobie końcówkę skręcimy do końca, teraz ja sobie to ustawię od razu na znaki. Dlatego robię to na białej kartce, żeby na wszystko, moi drodzy, zwrócić szczególną uwagę. Są pewne rzeczy bardzo ważne i ja też na to zwracam uwagę. Ogólnie znaki mamy ustawione, góra i dół. Teraz wkręcimy sobie jeszcze ten bardzo ważny element, którym jest kruciec do pompy paliwowej, a w tym przypadku tutaj będziemy wkręcać miernik. Ja oczywiście miernika nie mam, więc tutaj nie wam nie pokażę, ale wam pokażę na sucho. I moi drodzy, tą śrubą regulacyjną ustawiamy grubość sprężyny. Znaczy grubość, wysokość sprężyny, siłę, a dokładnie jej siłę zgniotu. Im bardziej wkręcacie tą śrubę do środka, tym bardziej ciśnienie będzie wzrastało, bo sprężyna będzie nam tutaj siadać. O, widzicie? Cały czas sobie kręcimy i ciśnienie nam wzrasta. I teraz, moi drodzy, dlaczego to jest nacięcie? Ponieważ to trzeba skontrować. A jak to trzeba skontrować? To zostaje jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli ta podkładka, o której mówiłem. O. I ten oto kołpaczek. I teraz, gdy macie ustawione to w próbniku, a w próbniku to ogólnie wtryskiwacz powinien być jakieś tam imadełko zamontowane. Najlepiej to tak powinno wyglądać, moi drodzy. To tu od góry przez ten otworek wkładacie śrubokręt, ustawiacie śrubokrętem ciśnienie prawidłowe, wtedy dokręcacie sobie ręką do oporu nakrętkę, przytrzymując śrubokrętem przez otworek i kluczem 22 dokręcacie kołpak do oporu, trzymając tu oczywiście śrubokrętem cały czas regulację ciśnienia wtryskiwacza. Dokręcacie to do oporu i kołpak wtryskiwacza robi za kontrę. Moi drodzy, robi za kontrę. Dociska nam całość, aby się wtryskiwacz po prostu w czasie pracy nie rozkręcał. Jeżeli jest wszystko na siłę dokręcone, nie ma prawa ciśnienie w układzie samo z siebie się zmienić, chyba że sprężyna zacznie siadać. Moi drodzy, jeszcze temat, jakie końcówki stosuję i co polecam. Mamy tutaj końcówkę, tak jak powiedziałem, typową do 60. DSL 150. Już wam pokazuję. Rozpylacz WZM-u. Nie wiem, czy to będzie widać.
O, panowie, panie. Ja widzę. Nie wiem, czy wyłapie ostrość. Wyłapie. DSL 150 A2. To jest typowa końcówka dedykowana do C360 WZM. Polecam też końcówki motorpalowskie. Ja tym handluję. I co niektórzy montują końcówki od Zetora DSL 160S 430 1436. Najważniejsza to jest końcówka 1436 i też jak najbardziej polecam Wam rozpylacze firmy WZM i Motor Palowskie. Jedni mówią, że Motor Pale jest badziew. Moi drodzy, drudzy narzekacie na WZM. Powiem tak. Jakość paliwa, jakość filtrów, filtry, paliwo, wszystko i czystość to jest najważniejsze. Wielu z Was leje paliwo do zbiornika przez lejki bez sitek, wiadrami, bańkami, usyfione, ubrudzone. Zbiorniki są zardzewiałe. Nawet znam klientów, którzy nie mają filtrów paliwa. Więc tu te paliwo jest zasyfione i nie będziemy tutaj spekulować. Jeżeli klienci kupują cztery końcówki, cztery końcówki są na drugi dzień po tygodniu zatarte, nie idzie tego ruszyć, to nie jest to wina rozpylacza, tylko paliwa, wody w układzie, nie wiem czego jeszcze. Ja rozumiem jedna pojedynczy jakiś przypadek, ale nie wszystkie cztery w jednym tym samym czasie. Więc te rzeczy takie się zdarzają, ale to są jakieś ekstrema. To bym chciał Wam tu powiedzieć. I kolejna bardzo ważna rzecz. Zapomniałem. A, motor palowskie. Motor pal, moi drodzy, robi najlepsze pompki zasilające, najlepsze pompy wtryskowe i układy paliwowe. Więc to nie jest bubel. Nie jest to bubel, bo pompy motor pala wytrzymują po ileś tam dziesiątek lat i to wytrzymuje. Pompki zasilające motor palowskie też są bardzo dobre. I na dzień dzisiejszy motor pal nawet zaczął swoje pompki ręczne produkować. Zobaczymy, jak to będzie się spisywało. Na razie to też do tego sceptycznie podchodzę, bo to jest nowość, więc na razie się obawiam, ale znając Czechów i ich produkty, to jest produkt bardzo, bardzo dobry. Więc tu nie ma co się zastanawiać, krzywić. Ponieważ Motorpal robi dobre końcówki, tylko od razu Wam mówię, że oni używają innego smaru, mazidła, jakiegoś takiego środka do konserwacji końcówek i naprawdę te końcówki do wtryskiwaczy należy porządnie, ale no naprawdę porządnie wymyć przed montażem, ponieważ nie jest to taki olej. Taka konserwacja jak w naszych jest troszeczkę gęściejsza i powiedzmy z czasem też twardnieje. Więc tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę na właśnie te szczegóły, szczególiki i takie niuanse. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymta się, pozdrawiam Was, do następnego, cześć.